Siemaneczko, witam was na kolejnym odcinku. Właśnie przemierzyłem już około 2 km szczerymi polami, aby dotrzeć do dzisiejszego celu eksploracji. A ja już go widzę tutaj na kadrze. Jest już późny wieczór, także nie wiem, czy zauważycie, ale tu jest. Lokalizację mam od pewnego widza, także idziemy eksplorować. No i dotarłem na miejsce. Myślałem, że ten kopiec tutaj jest to stara ziemianka, ale jest tylko kopiec. Dotarliśmy do opuszczonego domku. Obok jest stodoła. Według relacji widza, który mi pisał, nie ma tutaj wejścia. Także nawet nie będę szukał, odpuszczę od samego początku. A zajmiemy się eksploracją tego oto domku, także zapraszam na kolejny odcinek. Jesteśmy w środku. Na samym początku trafiamy do stajni. Co mnie zaskoczyło na samym początku, to takie wejście jakby do piwnicy od środka budynku. Była to piwnica albo składzik na węgiel, coś takiego. Także piwnica razem z domem, taka bardzo ciekawa. Jest wyjście na strych. No i mamy chlewek w rogu. Na podłodze, jak widzicie, masa słoików, jeszcze część wypełniona przetworami. Tu jakaś szafka. Zajrzyjmy do tego chlewika. Jak widzimy, w chlewiku wykładziny i wiaderko. Są śmieci. Tutaj wisi stara pierzyna. Wejście na strych zostawimy na koniec. Mamy jeszcze jakieś zachowane siatki, sitka, sita do mąki chyba, kosa. Przejdźmy do kolejnych pomieszczeń. Jak już widzę, masa pajęczyn. Tutaj jest taki jakby korytarzyk, a tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Nie chce mi się otwierać tego jedną ręką, może zrobię to później, jak będę wychodził na strych. Budynek płonął, tutaj w ogóle drzwi są spalone częściowo. Także był tu jakiś pożar. Jest tu jakieś pomieszczenie? Jest. Masakra z pajęczynami jest. Ciężko się dostać. No ale nic, jakoś się poświęcę. Mamy na samym początku telewizor Neptun 625. Za nim jest drugi. Nie wiem, chyba taki sam. No i skład ogólnie ciuchów. Także nie będę tam wchodził. Wejdźmy do być może ciekawszych pomieszczeń. Zobaczcie, siekiera. Na niej jeszcze tak jakby krew. Może była pomalowana na czerwono. Zobaczcie, część kredensu. Miednica. Tutaj było główne wejście. Ale nam udało się dostać od strony stajni, jak widzieliście. Mamy tutaj kuchnię w kolejnym pomieszczeniu. Jak widzimy, sporo zachowanych rzeczy. Dwa łóżka, tutaj jedno. Tutaj mamy drugie. Tam jest szafa wypełniona garderobą. Także ciekawie. Jest kalendarz na ścianie, zaraz zobaczymy daty. No i na stole jeszcze gazety. A i są mi powidła. Kilka zapalniczek na parapecie. Mamy tutaj kalendarz. Maj. Nie mogę zauważyć roku. Jest tu pamiątka pierwszej komunii 1968.
taki mały aneks łazienkowy, no i stara kuchnia, z której już chyba ostatnio nie korzystano, ponieważ jest taki piecyk obok. Jak widzimy, mamy tutaj kalendarz 2016 rok. Bardzo ciekawie wygląda ta kuchnia. Zobaczcie. Cukier, sól, wszystko jeszcze w szafkach zostało. Tutaj nawet sztućce są. Nóż. Jest i puszka z piwa, ale nas interesuje wejście do kolejnego pomieszczenia. Tutaj na futrynie wisi taka grzałka przypominająca czasy PRL. No i jest wejście do pokoiku. Prawdopodobnie taki mały salonik. Wszystko zachowane. Zobaczcie, meble. Tutaj mamy jakieś taśmy nawet. Szklanki. Są torebki. Także nie będziemy grzebać tutaj w tych szafkach i dokumentach. Jak widzimy, są one wypełnione aż po brzegi. Tak samo zresztą jak i ten narożnik tutaj. Cały jest zawalony ciuchami. Zobaczmy tak jeszcze coś ciekawszych rzeczy. Tutaj się zachowało kasety. Zobaczcie, Troll. Są tu inne, nie chcę w nich grzebać. Mamy kalendarz 2002. I zobaczcie. A tutaj maszynka do golenia elektryczna i tutaj jest druga. Nie wiem, czy to nie są stare lampy radiowe. Polam, chyba tak. O, mamy jeszcze jakiś pieniążek. Orzełkiem do góry. 2 złote. Z którego roku? 1986. Zobaczcie, dalsza część meblościanki. O, pamiętacie te cukierki? Brytyjskie. Także domek jeszcze całkiem ładnie zachowany. Na ścianach w tym pokoju sporo obrazów religijnych. Tu mamy Matkę Boską, tutaj mamy cudowny obraz Matki Boskiej w Tuchowie. Jest również radio Philipsa. Zdjęcia rodzinne. Ktoś je tutaj wyciągnął z tego pudełka. Kurde, nieładnie, bo to się zniszczy. Tutaj zdjęcie górnika. Dobra, ja to przynajmniej tak trochę zabezpieczę, przykryję. Tam mamy taką starą pamiątkę komunijną, ale nie chcę deptać po tych rzeczach, które tu leżą, żeby sprawdzić datę. Także odpuszczę. Jak widzimy, w samym domku to by było tyle. Patrzcie, nawet nad nami taki żyrandol się zachował. Chociaż w oknie już zasłon nie ma. Przynajmniej tutaj. Bo jak widzimy, za nami już są. Także nie wiem, jaka mogła być przyczyna opuszczenia tego domu. Być może śmierć domowników. Być może pożar. Data ostatnia 2016 rok, także 4 lata opuszczony. Dobra, udaję się teraz na strych i może zajrzymy jeszcze tutaj. No i otworzyłem te drzwi. Tu jest taki magazynek, zobaczcie, ile pajęczyn tu jest. Ale świetnie zachowana jest jeszcze taka drewniana beczka. Tam jest mały spichlerz, być może na zboże dla kur. Mamy również maselnicę. Kto wie, co kryje się dalej w tym pomieszczeniu. Są przetwory. Nie będę wchodził ze względu na pajęczyny. Także idziemy na strych. Idziemy na strych.
Mamy strych. Strych zawalony prawie cały sianem. W sumie kilka poduszek, dwie kurtki, no i tyle. Także trzeba będzie zakończyć dzisiejszy odcinek. Taki ciekawy domek. Drzwi otwarte były do środka. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.